Szanowni Państwo, jest mi. Mi niezwykle miło, mogę Państwa powitać. Prowadzimy w naszym Centrum Literatury Dziecięcej Miejskiej Potrzeby Publicznej Galerii Książki w Oświęcimiu. Bardzo się cieszę, że już piszą do nas na czacie. Ja może rozpocznę, nim powitam i przedstawię oficjalnie naszego eksperta. Od takich spraw technicznych chciałabym Państwa zapytać, czy nas dobrze widać i czy nas dobrze słychać. I proszę o informację na czacie. Tak słychać, tak widać, wszystko jest ok. Widzę, że Państwo wpisują. Gdyby nas nie było słychać, to być może jest wyciszony na komputerze, czyli tutaj jest ikonka, proszę sobie po prostu włączyć dźwięk, albo jest dźwięk wyciszony w słuchawkach i również można go sobie włączyć. Gdyby pojawiły się problemy z dźwiękiem obrazem, to ja bardzo przepraszam, być może to jest po stronie mojej technicznej. Proszę o informację na czacie. Będziemy je jak najszybciej rozwiązywać. Tej, że czasem troszkę przerywa, tak, przepraszam, mnie może troszkę przerywać. Mój problem. To jest mój problem. Ja się postaram zniknąć i wszystko się rozwiąże. Teraz kilka słów o tym, co będziemy robić podczas webinarium. Będziemy do Państwa mówić, będziemy prezentować slajdy, będziemy zapraszać do aktywności na czacie, pytań, do dzielenia się swoimi refleksjami i będziemy również zachęcać do innych aktywności, ale to niech pozostanie jeszcze małą niespodzianką. Na razie Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. Teraz, kiedy już myślę, że sprawy techniczne mamy za sobą, mam nadzieję, że przerwy nie są zbyt uciążliwe, może przedstawię naszego dzisiejszego eksperta. Witam bardzo serdecznie panią profesor doktor habilitowaną Krystynę Zabawę, która jest kierownikiem Katedry Filologii Angielskiej Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie. Pani profesor prowadziła zajęcia z historii literatury, pozytywizmu i młodej Polski, czyli Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Uniwersytecie III wieku. Była lektorką języka angielskiego oraz polskiego dla cudzoziemców. Jako nauczycielka języka angielskiego pracowała w technikum, w liceum, w szkole podstawowej, a także w przedszkolu. Do tej pory wydała dwie monografie. Pierwsza z nich to Kalejdoskop myśli, wyrażeń i obrazów, młodopolskie odmiany krótkiego patu prozą oraz drugą rozpoczęta opowieść Polska literatura dziecięca po 1909 roku bez kultury współczesnej. Pani profesor Krystyna Zabawa jest również autorką artykułów naukowych w tomach zbiorowych i czasopismach. Publikuje także recenzje książek dla dzieci i młodzieży w czasopismach i stale współpracuje jako recenzentka z miesięcznikiem Nowe Książki i wydawnictwem w Edynburgu w Międzynarodowym Piśmie Naukowym. A koniec roku, tutaj już zachęcam wszystkich do szukania tej publikacji, ukaże się jej książka pod tytułem Literatura dziecięca w kontekstach edukacyjnych. Bardzo serdecznie cieszymy się, że pani profesor zgodziła się prowadzić nasze webinarium. To dla nas zaszczyt.
Jeszcze tylko dodam przed krótką rozgrzewką, że webinarium może być prowadzone w ramach 23. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej imienia Kornela Makuszyńskiego dzięki wsparciu finansowemu Muzeum i Dziedzictwa Narodowego, a także dzięki wsparciu i ogromnej pomocy ze strony Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Tyle z mojej strony w spraw technicznych. Życzę Państwu wspaniałego webinarium. Jako rozgrzewkę przygotowaliśmy Państwu mapę świata, ponieważ dochodziły do nas głosy, że dziś będziemy mieć międzynarodową widownię i międzynarodowych słuchaczy i odbiorców. Także zachęcam teraz, aby na mapie, która już się pojawiła, zaznaczyć kropeczką miejsce, skąd Państwo nas teraz słuchają. Żeby to zrobić tutaj z boku, widzą Państwo takie różne możliwości. Drugi od góry jest ołówek, należy na niego najechać, żeby sobie wybrać ołówek jako narzędzie i zaznaczyć, no powiedzmy mniej więcej, a może Azja, może Afryka, a może mamy też Ameryki. Zachęcam do zrobienia kropeczki. Gdyby ktoś się pomylił, trzecia od góry jest gumka, zawsze można zmazać i zaznaczyć właściwą pozycję. Widzę, że Państwo pięknie zaznaczają. Wow, robi nam się naprawdę międzynarodowo na naszej mapie świata. Serce rośnie, że z Polski tutaj nadajemy na cały świat, albo przynajmniej Europę. Mam nadzieję, że to już wszyscy. Jeśli to prosimy o ostatnie kropeczki. Fantastycznie. O, pani Grażyna się wymazuje. Super. Mam nadzieję, że już wszyscy. W takim razie ja oddaję w ręce, w głos, w serce, w umysł pani profesor. Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że mnie będzie słychać bez problemów i bez żadnych przerwań. W razie czego proszę zgłaszać jakieś problemy, również może spróbujemy je rozwiązać. Jak pani, bardzo dziękuję pani Oliwii za wprowadzenie i za przedstawienie mnie. To dla mnie również zaszczyt i interesujące doświadczenie, zupełnie nowe, brać udział w takim przedsięwzięciu. Jak wspomniała pani Oliwia, niedługo wyjdzie moja książka właśnie o edukacyjnych kontekstach literatury dziecięcej. Wynika to stąd, że od kilkunastu lat prowadzę zajęcia ze studentami pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej i gdzieś to te zajęcia wymusiły takie zainteresowania, ale muszę powiedzieć, że przedmiot moich zajęć także bardzo mnie wciągnął, zainteresował i stało się to jakąś moją pasją, również gromadzę taką bibliotekę. Chcę się z Państwem dzisiaj tymi swoimi fascynacjami trochę podzielić. Wydaje się, że jest to temat bardzo gorący. Tak jak w zaproszeniu było napisane, użyty został cytat z artykułu Joanny Olech o wkładce edukacyjnej. Bardzo spodobało mi się to sformułowanie, ponieważ tak naprawdę jeśli przyjrzymy się całej literaturze dziecięcej, a także książkom, które są książkami bardziej użytkowymi, mniej literackimi, zobaczymy, że nie jest to właśnie tak, temat wielki jak ocean, że rzeczywiście jest to często wkładka. Jak przygotowywałam się do tego webinarium, przyszedł ostatni numer Nowych Książek, których, proszę Państwa, jest potwierdzenie gorącości tematu. Zaraz pierwsza
Recenzja jest ze strażników takiej serii, czy początku serii fantastycznej, która też ma kładkę edukacyjną, a jakże, o fizyce. Później mamy recenzję aż pięciu książek edukacyjnych, interesujących. I wreszcie pouczająca pomoc dla Klary, wszystko dla Klary, Ewy i Łukasza Świerżewskich, również książka z wkładką edukacyjną, że cię tak będę posługiwać tym zręcznym, jak mi się wydaje, terminem. Pomimo, że rzeczywiście tak jak mówi i pisze Joanna Olech i jak wszyscy się zapewne zgadzamy, książka edukacyjna, czy też książka z takim komponentem edukacyjnym jest w tej chwili bardzo modna. Jest to jeden z ważnych trendów współczesnej książki dla dzieci. To ja chciałam umieścić to w szerszym kontekście. Mianowicie pokazać Państwu, że no, wszystko ma swoje korzenie, ponieważ jestem historykiem literatury tak naprawdę i wyrastam z moją epoką, w której czuję się najlepiej. Jest przełom wieku XIX i XX, w dużej mierze również wiek XIX. Więc chciałam pokazać na przykładzie, cytując zdanie z książki Ryszarda Wachmunda, z którego zaczerpnęłam tytuł naszego spotkania. Bardzo Państwa zachęcam do czytania i literatury pokoju dziecinnego, i kolejnej książki, nie tylko Robinson, z lat 80. Ryszarda Wachmunda, które pokazujące właśnie początki tego trendu edukacyjnego, jeśli tak można powiedzieć. Jak wszyscy wiemy, literatura dla dzieci, bo wielokrotnie udowadniana, wyrasta w gruncie rzeczy z takich zapędów pedagogicznych no i właśnie z pedagogiki. Na tym slajdzie, który tutaj Państwo widzą, już zapewne Państwo zdążyli przeczytać fragment cytatu. Książeczki edukacyjne, tu podkreśliłam, i te różne dziedziny wiedzy, a także ogromny zakres erudycji. Dokładnie to samo można powiedzieć o współczesnej książce, książce XXI wieku. Ogromny zakres erudycji, który pokazuje z jednej strony chęć pokazania dziecku wszystkiego, o czym my sami myślimy, co nam wydaje się istotne, a z drugiej strony pokazuje duże zaufanie do tego małego dziecka, które według autorów poradzi sobie z takim zakresem erudycji właśnie. Tutaj zawsze mi się przypomina dziecko, córka mojej sąsiadki, która mając 3 lata zadziwiała nas, wymieniając po łacinie księżyce Saturna. Fascynowała się wówczas akurat astronomią. Za chwilę wrócimy jeszcze do tych naszych dziecięcych fascynacji i do pytania także, dlaczego? Tutaj myślę, że Państwo też może udzielą swoich odpowiedzi. Dlaczego ta książka z wkładką edukacyjną jest tak w tej chwili atrakcyjna, czy poszukiwana na rynku, a również jest reprezentowana przez wielu ciekawych autorów, co postaram się też pokazać. Otóż wydaje się, że to nie tylko chęć rodziców uczenia dziecka, oczywiście, że rodzice decydują o tym, jakie książki, zwłaszcza maluchom, się kupuje, ale to także właściwe dzieciom ciekawość poznawcza, ogromna ciekawość poznawcza, ogromna chłonność umysłu. Chęć wiedzenia wszystkiego, no przecież to we wczesnym dzieciństwie mamy ten czas pytań, prawda? I to także jest, no moim zdaniem, niestety spowodowane pewną niewydolnością naszego systemu edukacyjnego na tym podstawowym pierwszym stopniu, w przedszkolu i klasach 1-3, polegającej na tym, że programy mocno infantylizują świat przekazywany dzieciom, to dowodzą różne pedagogiczne pisma, ale także wiemy to z własnego, jak sądzę, doświadczenia rodziców i wychowawców, że dzieci dużo więcej chcą wiedzieć, niż na tym etapie się im pozwala. Na tym slajdzie chciałam zwrócić, w tym cytacie chciałam zwrócić uwagę Państwa jeszcze na tą atrakcyjną formę podawczą i edytorską. Proszę zwrócić uwagę, profesor Wachmund pisze o tym,
na początku XIX wieku. Atrakcyjna forma podawcza i edytorska. Oczywiście, że możliwości techniczne są teraz dużo większe, więc też te książki są inne, ale pamiętajmy, że nauka w zabawce, książka zabawka, książka nawet powiedzmy sobie do pewnego stopnia interaktywna, pojawiła się już znacznie, znacznie wcześniej, nie jest wynalazkiem XXI wieku, natomiast rzeczywiście w XXI wieku jest coraz bardziej powszechna. Tu jeszcze w drugiej części tego cytatu widzą Państwo formy i metody przekazu, o jakich pisze profesor Wachsmuth, które są bardzo szerokie, bardzo bogate. Podobnie jak dziś, od popularnego wykładu poprzez pytania i odpowiedzi do powieści, opowieści, ale także poezji, o czym za chwilę. Nauka w zabawce. To będzie takie nasze hasło przewodnie. Ostatnia część cytatu z książki profesora Wachsmunda to jest, a chyba mi się gdzieś, mam wrażenie, że mi się gdzieś ten slajd zgubił. No nic, chodziło o to, że te książki nadal są żywe i ta funkcja edukacyjna literatury jest nadal bardzo ważna. A tutaj na tych slajdach, które następują, chcę bardzo szybko pokazać Państwu serie, które ukazywały się na początku XX wieku, na przełomie wieków. Serię Gebethnera Wolfa, książek Warnkówny, Diakowskiego, Chrząstkowskiej. Dlaczego te książki są takie ważne? Otóż, proszę Państwa, one pokazują po pierwsze, że mamy do czynienia z ogromną tradycją i że warto o niej wiedzieć, warto ją poznawać. Nawiasem mówiąc, jak przygotowywałam tę prezentację, pomyślałam sobie, że bardzo chętnie opowiedziałabym Państwu o tych postaciach, o tych pisarzach zapomnianych dzisiaj, których książki tutaj prezentuję. Jeden cytat pokazujący, jak mi się wydaje, jak istotne jest to dziedzictwo. Cytat z Jarosława Iwaszkiewicza. Pamiętam z biegiem Wisły, Chrząszczewskiej i Warnkówny, od Warszawy do Ojcowa Umińskiego i ukochaną bitwę pod Raszynem, do której wielokrotnie wracałem. Takich przeżyć literackich, jak lektura podobnych książek, nie miałem potem nigdy w życiu. Takich przeżyć literackich. Proszę zwrócić uwagę, że on nie mówi o zawartości edukacyjnej tych książek, ale o przeżyciu literackim. Jeśli ktoś z Państwa słuchał profesor Umgehojer-Gołąb na ostatnim webinarium, jednymi z wymienionych przez nią ulubionych książek była ilustrowana książka kucharska i książka z ilustracjami, książka o zwierzętach, również z ilustracjami. Pani profesor Umgehojer-Gołąb zastrzegła, nie były to książki literackie, ale były ważne w moim doświadczeniu literatury. Coś w tym jest, prawda? Czyli mówienie o funkcji edukacyjnej, o funkcji dydaktycznej nawet książek jest bardzo ważne także w kontekście wprowadzenia do czytania po prostu. I mówiąc szczerze, ja uważam tę literaturę z kładką edukacyjną także za możliwy sposób przyciągnięcia ciekawych dzieci do czytania właśnie. Tutaj jeszcze mają Państwo kolejną autorkę niezwykle interesującą, Marię Zalewską. Także niektóre jej rzeczy naprawdę można by było, tu zwracam uwagę na jedną z pierwszych książek o Tatrach, przygody młodego podróżnika w Tatrach Marii Julii Zalewskiej. Proszę zwrócić uwagę też na te dialogi, które tutaj się toczą między mamą a córką. Tak właśnie pisano i w gruncie rzeczy, jak za chwilę też będę chciała pokazać, gdzieś ten pomysł na przekazywanie dzieciom wiedzy do dziś jest aktualny. No i wreszcie książka, która doczekała się wznowienia, bardzo pięknego, nie wiem, czy Państwo znają to wydanie zeszytów literackich, w 2013 roku. Doktor Muchołapski, również niezwykle interesującego uczonego pisarza Erasma Majewskiego, na tę książkę także powoływały się
powoływali się różni pisarze i poeci później z nami. A teraz dla Państwa zagadka, żeby nie było tak, że za dużo mówię i Państwo usypiają, a ja nie mogę tego podglądać. Otóż bardzo proszę powiedzieć, kto pierwszy, te zdjęcia po prawej stronie, jaką książkę mogą nam zwiastować. Jesteśmy na etapie literatury XIX wieku. Doktor Muchołapski się pojawił, a tu jest zaszyfrowana jeszcze jedna, bardzo ważna dla historii literatury, nie tylko dziecięcej, książka. Czy ktoś zgadnie, co to jest? Bardzo proszę na czacie, będę podglądać, czy ktoś już na to pytanie odpowiedział. To jest, tak, to jest, za chwilę do tego wrócę, jeśli nie będzie odpowiedzi, ale może taka mała podpowiedź, to ulubiona książka z dzieciństwa Czesława Miłosza. Zresztą również, nie, to nie była encyklopedia, to była, zgadza się, Gucio jest, ale to jest początek tytułu, tak, jest już druga część, brawo. Pierwsza osoba się odezwała, Gucio Zaczarowany, Zofii Urbankowskiej. Bardzo ważna książka dla, zarówno dla Miłosza, jak i Iwaszkiewicza, jak przyznawał się do niej również Lem. Proszę popatrzeć, że osoby, pisarze ważni dla naszej kultury przyznawali się do takich książek, uznając je za kształtujące ich wrażliwość. I to byli często pisarze, których uznajemy za jednych z najbardziej sensualnych. Takich, którzy potrafią, którzy są niezwykle wrażliwi. Prawda? Na piękno świata, na przyrodę, na kształty, zapachy i tak dalej. Czy przypadkiem te książki właśnie tej wrażliwości w nich nie kształtowały w dużej mierze? Moim zdaniem tak. Ponieważ w tytule zaistniała słowo funkcja literatury dziecięcej, więc wprowadzam jeszcze tutaj taki slajd teoretyczny z bardzo krótkim komentarzem. Proszę pamiętać, myślę zresztą, że większość z Państwa jest doskonale to czuje i podobnie myśli, a że podstawową funkcją literatury, książki dla dzieci również jest funkcja estetyczna. Proszę też zwrócić uwagę na to, że bardzo często mówiąc o książkach tych naszych ulubionych z dzieciństwa, mówimy o szacie graficznej, mówimy o ilustracjach, tak jak profesor Uwe Hojer-Gołąb. Ja mam taką książkę z mojego dzieciństwa, nie wiem, czy to gdzieś, bardzo trudno mi jest to pokazywać, ale o, gdzieś tu może, czy ktoś z Państwa rozpozna. Jest to książka Dworki Króla Słońca, książka o astronomii, która może jakoś specjalnie mnie nie porwała, natomiast ilustracje wykonane przez Jana Karczewskiego do tej książki Brunona Chlebowicza była absolutnie... No, dla mnie bardzo, bardzo ważna. I te ilustracje gdzieś tam wciąż, hasło astronomia, u mnie otwierają się te dworki Króla Słońce. Więc te pierwsze skojarzenia są niezwykle istotne na pewno dla człowieka. No i właśnie, czy to tylko na kształtowanie się pisarza? Zapewne każdego człowieka i też myślę, że sposób wykonywania przez nas różnych zawodów pewnie zależy od tego, w jaki sposób także przeżywaliśmy i jaką literaturę czytaliśmy w dzieciństwie. Oczywiście funkcje pozaestetyczne, czyli ta poznawcza i wychowawcza, którą skompresowałam, funkcję edukacyjną, są bardzo istotne, ale zwłaszcza nauczycieli, bardzo proszę o pamiętanie, że one zawsze występują w korelacji z funkcją estetyczną, jeśli to jest dobra literatura. I tak naprawdę ta funkcja estetyczna jak fala niesie funkcje pozaestetyczne. Jeżeli funkcji estetycznej nie ma, to nie ma też tej siły przekazu. Pozostaje podręcznik, który czasem jest ciekawszy, czasem mniej ciekawy. Literatura ma do zaoferowania właśnie tę funkcję estetyczną. Ten przekaz, to przeżycie estetyczne, które powoduje, o którym mówił, pisał Jarosław Iwaszkiewicz. Działy, obszary edukacyjne, jak pisał cytowany na wstępie Ryszard Wachsmuth, są niezwykle bogate. Tutaj Państwu wypisałam kilka tych, które występują bardzo coraz częściej, bardzo często właśnie
dzisiejszych, XXI wieku książkach edukacyjnych i książkach z kładką edukacyjną dla dzieci. No i znowu małe zadanie dla Państwa, prośba o uruchomienie swoich wspomnień w tym momencie. Bardzo proszę o zaznaczenie tych obszarów, które dla Państwa były fascynujące w dzieciństwie. Czyli to, co, czy książki jakieś Państwa zafascynowały wówczas. Można na czacie te książki wymienić, które te książki były dla Państwa ważne, które w jakiś sposób powodowały właśnie te przeżycia czytelnicze, przeżycia w obcowaniu z książką. Co Państwa uruchamiało? Już widzimy, że prawo i ekonomia nie cieszyło się zainteresowaniem z bardzo prostego powodu w naszych czasach, czy też nawet jeszcze 10 lat temu. Takich książek w zasadzie dla dzieci nie było, a ja umieściłam ten dział, dlatego że one się pojawiły. Dwie bardzo ciekawe książki Grzegorza Kazdepkego, no i teraz jeszcze ta książka Państwa Świerżewskich, też trącająca o ekonomię. No i oczywiście wszystkie książki na temat praw dzieci, które jak grzyby po deszczu wyrastały po roku Korczakowskim. To są te właśnie obszary zainteresowań. No jak można było się spodziewać, najwięcej Państwa interesowało się przyrodą, geografią, trochę astronomią, historią. Tu się jakoś tak mniej więcej głosy rozłożyły. Jedno wielkie serce na medycynę. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda dalej. Wobec tego bardzo proszę o następną tablicę, na której, na tej zielonej, proszę, żeby Państwo zaznaczyli, żeby kropki postawili tylko ci z Państwa, których fascynacje dziecięce przetrwały do dziś. Czyli jeśli fascynowali się Państwo przyrodą, to czy do dziś ta przyroda jest dla Państwa ważna? Widać, że tak. Widać, że chyba większość z Państwa gdzieś te fascynacje dziecięce zachowała. To jest bardzo ciekawe, ponieważ często mówi się, że dziecięce zainteresowania są nietrwałe, a moje doświadczenia osobiste i pedagogiczne zupełnie na co innego wskazują. Nasza córka w wieku 3 lat wymyśliła sobie, że pojedzie do Australii i ta fascynacja przetrwała w niej teraz już 11 lat. Więc wydaje mi się, że to bardzo stałe zainteresowanie, prawda? Zresztą nie tylko to. Sama z własnego dzieciństwa pamiętam również takie zainteresowania. A ta druga tablica, chciałabym, żeby posłużyła Państwu, tylko tym z Państwa, do kropeczek, których lektury dzieciństwa wpłynęły na wybór zawodu. Czy są tacy Państwo? Niekoniecznie tak musi być. Są. No proszę, czyli proszę zwrócić uwagę, jak bardzo ważna jest ta książka edukacyjna, o której mówimy. Ja przygotowałam tutaj przy okazji cytat, jak Państwo zaznaczają kropeczki, z książki, o której wspomniała Pani Oliwia, co czytali sobie, kiedy byli mali, wypowiedź Janiny Ochojskiej. Jest taka książka, która mnie naznaczyła, choć wtedy byłam już trochę starsza, miałam 13 lat. Lekarz pożyczył mi wtedy książkę Obrazy nieba Jana Gadomskiego. Przeczytałam raz, potem drugi, potem przepisałam do zeszyciku i postanowiłam, że będę astronomem. I rzeczywiście zostałam astronomem. Ta książka wywarła na mnie ogromne wrażenie, zadecydowała o moim dalszym życiu. Po co ja to wszystko Państwu mówię, zanim dalej o książkach już konkretnie? Otóż to, co Państwo tutaj wyrysowali, to ten cały eksperyment dla mnie też jest pewnym potwierdzeniem, że musimy być bardzo i ostrożni z jednej strony, ale z drugiej strony bardzo hojni, jeśli chodzi o obdarzanie dzieci różnego rodzaju książkami. Nawet takimi, które nam się wydają może za trudne, naprawdę nigdy nie wiadomo, co dziecko wybierze i co dla dziecka okaże się ważne. Dlatego wydaje się, że to byłoby takie przesłanie i wniosek z tego eksperymentu.
Prosiłabym o powrót do prezentacji. Dziękuję bardzo. Tu, jak Państwo widzą, ten świat roślin, geografia, to wszystko przedstawiłam na początku, bo to są właśnie rzeczywiście te, i Państwo wymieniają tutaj oczywiście mapy Aleksandry i Daniela Mizielińskich i wiele innych ich książek można tutaj wymieniać. Ja zwrócę uwagę na te może nie tak oczywiste obszary wiedzy, jak medycyna, ciało, higiena, zdrowie, seksualność, czyli wszystkie książki, skąd się biorą dzieci, których od kilku lat mamy coraz więcej, są coraz chętniej komunikowane. Tutaj pani Marta, domyślam się, że jest to pani Marta Woszczak, podpowiada wirusy, które będą wydane w jej wydawnictwie. Właśnie, to jest pewien trend, który kolejne wydawnictwa podchwytują, także prawo i ekonomia. Ciekawe działy, które pojawiają się, nawiasem mówiąc, znowu wrócę do swojej ulubionej historii i tym razem do artykułu profesor Papuzińskiej o książkach Janusza Korczaka, głównie o bankructwie małego Jacka, które już są takimi lekturami pomagającymi dzieciom wejść w świat pieniądza, w świat ekonomii. Takich lektur bardzo potrzebujemy, więc wciąż mam nadzieję, że one się pojawią. Bardzo ważny jest język, ale o tym jeszcze też za chwilę będę chciała powiedzieć. Chciałam Państwu jeszcze pokazać i znów polecić bardzo, myślę, że duża część z Państwa tę książkę zna i czyta i być może ma przy sobie, jeśli nie, to zwłaszcza nauczycieli przedszkolnych, wczesnoszkolnych, bibliotekarzy, zachęcam do zapoznania się z nią. Profesor Papuzińska w 2007 roku w dziecięcych spotkaniach z literaturą pokazała siedmioksiąg, który każde dziecko powinno na etapie właśnie wczesnoszkolnym poznać. I proszę zwrócić uwagę, że właściwie każda z tych działów, każda z tych ksiąg jest księgą z wkładką edukacyjną, prawda? Baśnie, legendy, mity to edukacja i regionalna, i kulturowa, i historyczna, i oczywiście literacka, artystyczna. Więc wszystkie te książki bardzo są istotne i rzecz jasna tutaj także do tego się odwołuje w kontekście książek edukacyjnych. A wracając do tytułu naszego spotkania, jaka nauka, to pobieżnie już zaznaczyliśmy, jaka zabawka, czyli w jakiej formie to wszystko się ukazuje. Otóż wypisałam Państwu te cztery punkciki pierwsze, które są w gruncie rzeczy, zwłaszcza trzy, od bardzo dawna obecne na rynku, tyle że dzisiaj dodajemy do nich to wszystko, na co pozwala nam technika. No i te książki intermedialne i interaktywne, które pojawiają się na rynku coraz bardziej, one oczywiście, zwłaszcza jeśli chodzi o książki edukacyjne, są niezwykle ważne. Chciałam zwrócić Państwa uwagę na to, że te wątki edukacyjne pojawiają się w literaturze takiej, którą rzeczywiście możemy nazwać utworem literackim, dziełem literackim, w takich książkach, opowiadaniach, opowieściach czy powieściach, także powieściach fantastycznych. Tutaj też parę dygresji chciałam, jeśli czas na to pozwoli, to jeszcze do tego wrócę. Na zielono dużymi literami wypisałam poezję, bo to jest mój kolejny komik. I jeszcze raz, przy każdej okazji staram się zachęcać wszystkich Państwa mających do czynienia z dziećmi, mających do czynienia z edukacją, do czytania dzieciom poezji i do czytania sobie poezji. Poezja z wątkiem edukacyjnym to wciąż mam na myśli poezję. Nie wierszyki typu zęby myj codziennie, będzie ci przyjemnie. Tak? Wierszyki, które bardzo często wiszą w przedszkolu na jakichś tablicach. Dzieci się uczą właśnie, kto zęby myje, ten zdrowo żyje. Nie wiem, co ja z tymi zębami, tak mi się kojarzy.
Mam wrażenie, że rzeczywiście o zębach jest najwięcej na tych przedszkolnych tablicach. Nie, nie rymowanki, tylko właśnie poezja. I drodzy Państwo, żeby nie być gołosłownym, chciałam przedstawić Państwu wiersz. To też tak w ramach utrzymywania uwagi słuchaczy. A tutaj chyba już muszę sobie zaświecić światło. Jest taka książka, Sposoby na zaśnięcie. Być może ktoś z Państwa już ją widział. Ja z tej książki wybieram wiersz Joanny Mueller, utytułowanej poetki ważnej na mapie poezji, współczesnej poezji polskiej w ogóle. Oczekuję na tomik wierszy dla dzieci Joanny Mueller, bo wydaje mi się, że to naprawdę bardzo interesujące propozycje. Przeczytam Państwu fragment wiersza o tym, jak smutny wieloryb zaakceptował w sobie niedoryba. Mówiono do wieloryba, że skoro się tak nazywa, to przecież ani chybi. Reprezentuje gatunek rybi. A on, słuchajcie uważnie, miał w sobie, mówię poważnie, duszę wielkiego ssaka. I ssak ten w nim siedział i płakał. Łkał tak, ludzie ratunku, okażcie mi trochę szacunku, czemu grozicie harpunem, gdy łeb spod wody ciupkę wysunę, a jeszcze nie jeden drań przerobić chce mnie na tran. Miałbym plik ustaw do uchwalenia o szanowaniu prawa walenia, o jako takim życiu humbaka, o tym, by Finwal nie musiał płakać. Płetwal miał azyl, a kaszalota nie mogła szargać żadna niecnota. Mówię to do was smutny i ranny, a te fontanny to łez fontanny. Cienia czułości czy nie znajdziecie dla największego ssaka na świecie. Wiersz ma jeszcze puentę lingwistyczną. Jest też dużo więcej informacji w nim zawartych, takich przyrodniczych, więc bardzo zachęcam Państwa właśnie do korzystania z tego tomiku poezji i także korzystania właśnie z takiej poezji, czasem bardzo nieoczywistej. I naprawdę nie trzeba specjalnie tutaj komentować tych informacji, które się pojawiają. Same dzieci będą nas pytać, co to znaczy płetwal, co to znaczy kaszalot, a kto to jest walen, prawda? Nawiasem mówiąc, ja sama byłam bardzo zafascynowana tą ilością nazw wieloryba, prawda? Czyli ilością odmian gatunkowych. I druga rzecz, do której Państwa bardzo chcę zachęcać, i bo wiem, pracując z pedagogami, że jest to gatunek, jest to książka, które nie cieszą się największym poważaniem wśród pedagogów, mianowicie komiksy. No i teraz, drodzy Państwo, znowu proszę się uaktywnić na czacie i wymienić. Czy uda się Państwu wymienić autorów komiksów dziecięcych dla dzieci, czy edukacyjnych, czy niekoniecznie. Rynek komiksu i sam komiks naprawdę ma się dobrze, coraz lepiej. Zainteresowanie nim wśród badaczy również rośnie. Dlatego też bardzo zachęcam obowiązującym programie nauczania na klasy 1-3 mamy komiks jako jeden z gatunków polecanych. Więc bardzo, bardzo zachęcam do także korzystania z komiksów. Tutaj pojawiają nam się oczywiście Papcio Chmiel i w tym kontekście myślę, że na pewno Państwo znają tę serię albumów właśnie Jerzego Chmielewskiego, historycznych albumów, więc to są, tutaj mam akurat album o Powstaniu Warszawskim, ale też jest o innych momentach w polskiej historii. No tak, tutaj podczytuję sobie od czasu do czasu
te nazwiska. Koziołek Matołek jest takim, można powiedzieć, protokomiksem, prawda? Bo to dopiero, no i oczywiście to jest już absolutna klasyka, lata 30. XX wieku, jak najbardziej. Natomiast pani Oliwia wspomina o Tomaszu Samojliku i bardzo tutaj Państwu polecam tego autora. Tomasz Samojlik jest pracownikiem naukowym, pracuje w Puszczy Białowieskiej i pisze o zwierzętach i rysuje komiksy, rysuje i pisze scenariusze. Rzeczywiście przewspaniałe. Więc myślę, że warto tutaj do tych komiksów Tomasza Samojlika zerknąć. Na ostatnim slajdzie też to nazwisko się pojawi. Ja jeszcze poleciłabym Państwu, nie wiem, czy ktoś z Państwa kojarzy, Sławomira Kiełbusa, który rysował takie komiksy jak Między dniem a snem w Wilanowie. Ja mówię teraz o komiksach edukacyjnych, więc Strażnicy Orlego Pióra. Sławomir Kiełbus wydaje mi się też niezwykle interesującym twórcą. On działa w spółkach autorskich z osobami, które piszą scenariusze. Ten bardzo ciekawą książkę, komiks o Wilanowie napisała Ewa Karska, ale na przykład do Strażników Orlego Pióra scenariusz pisał Wojciech Birek, który też naukowo zajmuje się komiksem. Oczywiście, bardzo dobra uwaga, komiksy historyczne w Muzeum Powstania Warszawskiego, z tym, że tutaj też, no ja akurat ich nie wymieniam, one też budziły pewne kontrowersje, budzą kontrowersje, to być może pomysł na dużą dyskusję. Zresztą w ogóle komiks wydaje mi się zasługuje też na dyskutowanie, opowiadanie o nim. Ja tu tylko tak na razie marginalnie. Przypominam też Państwu, że jest konkurs na komiks dla dzieci imienia Janusza Christy i tam pokazują się też bardzo interesujące osobowości. Mnie zachwycił jedna z książek, niestety nie pamiętam, czy to było w konkursie, to był komiks Przemysława Surmy ze scenariuszem Michała Rzecznika 88 łamane przez 89 o naszej najnowszej historii. To tyle, jeśli chodzi o komiks. O książce obrazkowej mówiła Marta Woszczak i ja już nie będę na ten temat za dużo mówić, ale proszę pamiętać, że to jest też ogromny segment książki edukacyjnej. Właśnie książka obrazkowa. Chmielewska akurat może nie zaliczyłabym jej do książek edukacyjnych, choć rzecz jasna ta wkładka, jeśli już się do tego przywiązałam, tam również istnieje. Niemniej, zwłaszcza ten wątek także i ta funkcja wychowawcza tutaj w wielu tych książkach jest obecna. Takimi typowymi książkami obrazkowymi, przemycającymi edukacyjne treści są książki wielokrotnie już tu wspominane, duetu Mizielińskich. No tak, i już kończąc powoli, chciałabym Państwu jeszcze przypomnieć i pokazać coś ciekawego, co odkryłam czytając i badając te książki. Dawniej ten dyskurs familijny oczywiście obowiązywał, obowiązuje tak naprawdę do dziś, ale kiedyś znacznie większy był parytet, tak bym powiedziała. Babcia, matka, niania, nauczycielka obok dziadka i ojca występowała niezwykle często. Dzisiaj to przede wszystkim tata pokazuje wszechświat. Zgódźmy się. W większości narratorem tych i popularyzatorami nauki, to pewnie co za tym idzie, tak się dzieje, są właśnie mężczyźni, których nazwiska tutaj wymieniłam i bardzo Państwu również polecam. Wojciech Mikołuszko, wiele książek na temat naukowe, przyrodnicze. Tomasz Rożek, także wspaniałe książki o nauce, jak często jest wspominane, jest to taka lektura familijna. Podobnie Janusz Wiśniewski, znany nam z Samotności w sieci chociażby, napisał książkę również dla dzieci, co prawda dosyć trudną w odbiorze, niemniej jednak też być może zainteresuje ona nieco starsze dzieci. No i
Problem ojcowie. Przepraszam, problem, przeczytałam sobie czat. Problem adresatów, problem odbiorców. Czy dzieci? No, oczywiście tak, ale w dużej mierze większość autorów, jak już wynika również z czatu, celuje w publiczność dorosłą. No i drodzy Państwo, to teraz znowu mały przerywnik i sprawdzenie Państwa wiedzy, a zwłaszcza książki, którą mam na myśli, która jest rzeczywiście bardzo, bardzo interesująca, myślę, również dla dorosłego odbiorcy. Bardzo proszę, żeby się Państwo zabawili. Mały quiz dla rozrywki. Kto jest nazywany ojcem elektroniki, czy też praojcem elektroniki, jak niektórzy pisali? Kim był Stefan Drzewiecki i kim był Kazimierz Funk? Czy Państwo wiedzą? Jeśli Państwo nie wiedzą, to bardzo zachęcam do przeczytania książki, czy do czytania książki pod tytułem Pionierzy Marty Dziemkiewicz. Świetnie też ilustrowanej, z bardzo ciekawą szatą graficzną. Czy ktoś zechce wziąć udział w tym quizie? Bo na razie widzę, że nie ma chętnych. Czyżby wszyscy się wystraszyli? Bardzo, bardzo zachęcam do wzięcia udziału w quizie. Może jednak, proszę zaznaczać, jak się Państwu wydaje. Przypominam, że książkę tutaj widzę, że na czacie się pojawiają. Proszę zaznaczać na quizie, tak? Odpowiedzi. Aha, bo pewnie ja nie widzę tych odpowiedzi. Za chwilę będziemy mieli jakieś podsumowanie. Książka, o której chciałabym właśnie powiedzieć, Pionierzy, jest rzeczywiście bardzo, bardzo interesująca. A jeśli chodzi o ojca elektroniki, to na temat tego pana napisała książkę biograficzną również Anna Czerwińska-Rydel. Zjawisko na polskim rynku książki, niezwykle płodna i interesująca autorka, którą też Państwu polecam w kontekście tego edukacyjnego przekazu, bo jej książki również są bardzo właśnie istotne dla tego tematu. Ja tutaj przygotowałam jeszcze dużo innych propozycji, które chciałam Państwu pokazać. Najprawdopodobniej jednak poczekamy na wyniki quizu, tak? Już zaraz je zobaczymy. I ostatnia rzecz, o której chciałam Państwu opowiedzieć za chwilę, czyli o autorach właśnie tych książek. Kilka propozycji, może mniej znanych również, w udzielonych odpowiedzi. Aha, tutaj mamy niezbyt wiele, zdaje się, odpowiedzi. Ja w każdym razie nie widzę na razie nic tutaj. Aha, wiem, to jeszcze są inne. Drodzy Państwo, wspomniałam już o Annie Czerwińskiej-Rydel. Ja sobie podzieliłam autorów książek edukacyjnych na takie trzy grupy. Oczywiście bardzo, bardzo schematycznie. Za chwilę pewnie wrócimy do mojej prezentacji. Kazimierz Funk, aha, czy takich ogólnych wyników nie będzie, Pani Agnieszko? Nie, ja nic nie widziałam, ale to może coś przeoczyłam. Drodzy Państwo, no to odsyłam do książki Pionierzy. Jeśli chodzi o ojca elektroniki, to jest to rzeczywiście Jan Czochralski, co odpowiedziała już tutaj przynajmniej jedna osoba. Kazimierz Funk to między innymi stworzył nazwę i odkrył witaminy, czyli był biochemikiem. Natomiast Drzewiecki był inżynierem, konstruktorem łodzi podwodnej. Bardzo również interesująca postać. Odsyłam Państwa do właśnie tej książki, o której wspominałam. To teraz wróćmy do mojej prezentacji i do tego, kto pisze.
To już końcówka. Kto, tak jak powiedziałam, podzieliłam sobie tych twórców na takie trzy grupy. Autorzy, którzy są profesjonalistami w danej dziedzinie. To jest coraz większy taki trend właśnie. To są i Andrzej Kruszewicz, Dorota Sumińska. Możemy tutaj dodać również Adama Wajraka, który jako naukowy dziennikarz również zajmuje się przyrodą. Czerwińska Rydel i Izabela Klebańska piszą o muzyce. Teresa Żebrowska o malarstwie, jest profesorem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Anna Karwińska, profesor socjologii, również w świetnym zestawie książek Liczby Kultury, o której już mówiłam, bo tam są te książki o ekonomii Grzegorza Kozdeckiego. Bardzo często pisarze korzystają też ze wsparcia merytorycznego kogoś z zewnątrz. Na przykład Barbara Gawryluk, pisząc jedną też z moich ulubionych książek o Świstaku Gwizdku, korzystała z pomocy ówczesnego dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego. Czy Grzegorz Kazdepka te książki o ekonomii właśnie przy wsparciu Ryszarda Petru pisał? No tak, pani Iwona Wierzba pisze książki o higienie, mówiąc ogólnie, tak? Czyli chwytliwe tytuły Metryka nocnika i Wstydliwa historia majtek dla prawie dorosłych. To jest taka, myślę, ciekawa kategoria, bo rzeczywiście te książki są niezwykle ciekawe w takiej warstwie, no, aż się nie chce wierzyć, że można było wyszperać takie ciekawostki. I one wciągają zarówno małych słuchaczy, małych czytelników, jak i tych jak najbardziej dorosłych. Także polecamy do szperaczy, zaliczam też zresztą Annę Czerwińską-Rydel, która również niezwykle, ona właściwie zalicza się do wszystkich trzech grup, bo i korzysta z pomocy merytorycznej fachowców, i sama szpera bardzo dokładnie, zbierając swój materiał faktograficzny, no i oczywiście jest również specjalistką w dziedzinie muzyki. Ostatni taki slajd merytoryczny, na koniec podsumowując, pokazałabym jako takie zjawiska i trendy tematyczne, nieformalne, które są istotne dla książki edukacyjnej XXI wieku. Bardzo dużo, bardzo Państwa zachęcam do sięgania po nie, świetnych książek o sztuce, zarówno książek obrazkowych, jak i takich książek, wspominałam o Teresie Żebrowskiej, myślę, że mało rozreklamowane, może mało dostępne książki z rączką, z dzieckiem za rączkę o sztuce, czy tak, za rączkę na spotkanie sztuki, taka seria książek. Książki muzealne, to jest kategoria, o której bardzo chciałabym kiedyś napisać, bo niezwykle ciekawe książki pojawiają się w muzeach. Ja tutaj mam akurat taką może nie najbardziej atrakcyjną, ale bardzo ciekawą książkę, która oprowadza dzieci po mojej ulubionej galerii w Sukiennicach, ale są też książki, które nie są pisane pod konkretne wystawy muzealne, ale przedstawiają w pewien sposób to, co w muzeum czy wokół muzeum się dzieje, a także region, z którego na przykład takie książki wydaje Muzeum na Wawelu, a także Muzeum Śląskie. Bardzo, bardzo interesujące i zachęcam też Państwa do szperania i szukania takich książek. Literatura faktu dla dzieci, kolejny wielki temat. Tutaj na moim biurku bardzo też chciałam Państwu pokazać, znowu wydaje mi się niesłusznie, no chyba zapomnianą książkę Mali Bohaterowie. Jeśli słuchają nas nauczyciele, mnie nauczyciele 1-3, to mam taką osobistą prośbę. Proszę już zarzucić Wojtka Strażaka i przerzucić się na małych bohaterów. Zawartość ideowa, jeśli można tak powiedzieć, i scenariusz można pisać, cele edukacyjne, wychowawcze będą osiągnięte te same, a książka, która jest dziełem Barbary Gawryluk i Joanny Olech, ponieważ obie panie, jedna tworząc tekst, druga tworząc warstwę graficzną, współdziałały, jest książką naprawdę bardzo wartą
polecenia i ja bym ją, szczerze mówiąc, umieściła w takim kanonie właśnie dla dzieci wczesnoszkolnych. Tematyka dotąd nieobecna, czy rzadko obecna, pojawiająca się, no właśnie, ta fizjologia i seksualność. O tym też moglibyśmy całe 45 minut porozmawiać, z całą pewnością. I także o tym, co Małgorzata Tackowska nazwała politycznym konstruowaniem wyobraźni. To sformułowanie też bardzo mi się podoba. I myślę, że w kontekście książek edukacyjnych bardzo warto również o tym pamiętać, że każda z tych książek w pewnym sensie konstruuje w myśl jakiejś ideologii wyobraźnię dziecka i naszą wyobraźnię. Jak najbardziej wojny dorosłych, historie dzieci. No i książki o języku, proszę Państwa. I tutaj wiadomo, pewnie większość z nas jest polonistami, więc przy okazji zachwalam polonistyczne Tacka. Co ty mówisz, Michała Rusinka, Janety Załazińskiej? Retoryka dla dzieci. No, nie będzie Państwu, jeśli dzieci przyswoją sobie prawdy zawarte w tej książce, to być może nie będzie tak łatwo z nimi, powiedzmy, dyskutować, ale myślę, że warto. Wybrana z wielu, bardzo wielu książek Grzegorza Kazdepkiego, Pochy Fortuny, czyli Archaizmy dla dzieci. I ostatnia, nowo, no można powiedzieć, że jeszcze świeża książka Doroty Kasjanowicz, 30 znikających trampolin. To jest książka, wariacja stylistyczna na temat jednej opowieści. 30 wariacji stylistycznych. Podsumowanie tego spotkania. Nauka w zabawce. Bawić się można świetnie, a i co nieco niepostrzeżenie nauczyć. To jest to, co chciałam Państwu powiedzieć. Pozwoliłam sobie jeszcze na umieszczenie ostatniego slajdu z moim top 10. Co prawda od razu się tłumaczę, że to top 10 pewnie będzie się tak się zmienia. No, może nie codziennie, ale co tydzień chyba tak. Natomiast na dzisiaj jest to mniej więcej to, co lubię najbardziej, co mi się podoba, to wydaje mi się bardzo wartościowe. Proszę zwrócić uwagę na tą serię Rafała Witka, ponieważ są to typowe, powiedzmy, przygodowe powieści dla najmłodszych. Bzik i Makówka przedstawiają, chyba już jest 4 czy 5 tomików tej serii. W fantastyczny sposób, to też mogłabym przynajmniej kwadrans opowiadać, w jaki sposób realizują one tę funkcję edukacyjną. Właśnie w takiej formie bardzo lekkiej. No i musiała tu zaistnieć Wanda Chotomska. Ja też mówię moim studentom, że na podstawie książek Wandy Chotomskiej można by stworzyć program autorski zarówno do przedszkola, jak i klas 1-3. Naprawdę da się to zrobić. Autorka niemal na każdy temat, a ta książka, to wydanie Naszych Ptaków z płytą CD jest zupełnie wyjątkowe. Ja mam też wyjątkowy egzemplarz z dedykacją autorki i proszę sobie wyobrazić, że nasza 4-letnia córeczka znała tą książkę na pamięć. To są króciutkie wierszyki, uwielbiała je recytować. I w połączeniu z płytą, na której nagrane są odgłosy ptaków, no była to dla nas wszystkich niesamowita edukacja przyrodnicza. To tyle, co chociaż niewątpliwie mogłabym jeszcze długo, ale też chcę Państwu dać się wypowiedzieć w myśl zasad tego webinarium. Zachęcam Państwa do zadawania pytań, jeśli takie Państwo mają. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy Pani Profesor za wykład. Mam nadzieję, że mnie słychać i widać. I bardzo serdecznie zapraszamy teraz Państwa do zadawania pytań. Proszę pytać na czacie, a Pani Profesor będzie odpowiadać. Także teraz czas na Państwa. Jesteśmy dumni, bardzo dziękuję za taką aktywność podczas wykładu. To było niesamowite, że mogliśmy sobie rozmawiać na czacie. Ja bardzo dziękuję za wszystkie
uwagi co do tematów, notowałam je skrupulatnie. Od razu mówię, jeszcze to powtórzę, że nagranie z webinarium będzie do tygodnia, powinno być na naszym kanale na YouTubie, czyli kanale Miejskiej Biblioteki Publicznej Galerii Książki w Oświęcimiu. I będzie można tam sobie z niego skorzystać, zajrzeć. Postaram się także z panią profesor stworzyć listę książek, do których była to, żeby państwo mogli sobie do niej zajrzeć. A teraz czas na pani profesor, bo widzę tutaj czat aż kipi. No widzę na razie, ja tutaj pytań na razie nie widzę. Widzę prośby o top 10 dla młodzieży, tu bym się musiała mocniej zastanowić, ale niewątpliwie dałoby się, tak. Zwłaszcza, że jak mówię teraz, te wątki edukacyjne wtapiane są no, bardzo dużą część literatury. Proszę zresztą, drodzy Państwo, zauważyć, że w bardzo wielu książkach dla dorosłych, takich, o których mówimy, że są wysoko artystyczne, ten wkład edukacyjny jest również bardzo wyraźny, także jest to chyba tendencja nie tylko dotycząca dzieci. Co sądzę o książce typu Zniszcz ten dziennik i ich popularności? Popularność pewnie wynika z pewnej przewrotności młodego czytelnika, a także, jak mówili mi zresztą wprost studenci, z ciekawości, co będzie. Oni też odnajdywali w tego typu książkach możliwość wyżycia się, możliwość pokazania swojej kreatywności. Inni, tu dyskutowaliśmy na ten temat, więc mam różne głosy studenckie także na temat tych książek, mówili, że to bzdura, że oni kreatywność w inny sposób i nie będą wydawać 30 zł na coś, co mogą sobie tam kupić zeszyt i zrobić to samo, prawda? Więc tutaj powiem szczerze, że nie mam jakiejś szczególnej opinii mocnej na ten temat. Wydaje mi się, że jest to ten rodzaj literatury, choć widziałam też bardzo ostre wypowiedzi przeciwne. Ten rodzaj, przepraszam, publikacji książkowych, no, co do których każdy ma możliwość zagłosowania, czy go to interesuje, czy nie, po prostu kupując lub ignorując. Była pani profesor, było pytanie, który ze wspomnianych trendów wydaje się dla pani najbardziej rozwojowy w literaturze polskiej? Myślę, że literatura ta poruszająca problemy społeczne, czyli to będą właśnie prawa dzieci, ale w ogóle prawo, także kwestie ekonomiczne, kwestie współżycia w społeczeństwie. Ta książka pani profesor o właśnie socjologii, bardzo interesująca z serii Liczby Kultury, pokazuje też co mam na myśli właśnie, w jaki sposób sobie radzić w społeczeństwie, jak to społeczeństwo funkcjonuje. Także rzeczywiście literatura, tak zwana literatura faktu, o której nie zdążyłam powiedzieć, to jest Anna Karwińska, taka książka z serii Liczby Kultury, jeśli to Państwo widzą. Myślę, że ten trend jest taki bardzo rozwojowy, także kwestie wielokulturowości. Ostatnio pojawiły się dwie książki mówiące o emigracji, o imigrantach. Więc myślę, że literatura dziecięca, także polska, coraz bardziej trzyma rękę na pulsie, tak bym powiedziała. Reaguje na to, co się dzieje w społeczeństwie i w świecie, i to jest świetnie, moim zdaniem. Natomiast, no nie wiem, czy to jest wyczerpująca odpowiedź, pewnie mogłabym tu jeszcze parę innych wątków. Na pewno historia. I to historia najnowsza. To jest kolejny trend, który jest bardzo wyraźny i wciąż narastający. Zainteresowanie historią, ale także tworzenie, co już mnie momentami niepokoi, czegoś, co niewątpliwie można nazwać polityką historyczną. I tutaj też musimy być czujni, w zależności od naszego światopoglądu, dobierać te lektury.
Widzę tutaj też pytanie o specjalistów, jacy specjaliści w MEN układają kanon i kto ma to, na to wpływ. Proszę Państwa, nie ma kanonu, jak na razie. Nie ma kanonu. To jest właśnie piękne, że w 1-3 i w całej podstawówce Państwo nauczyciele mają prawo, a wręcz obowiązek wybierania książek według zainteresowań klasy, według profilu klasy, według regionu, w którym, czy nawet miejscowości, w którym szkoła się znajduje. To jest wspaniałe narzędzie, z którego niestety, co pokazują badania, nauczyciele nie korzystają. Ale to narzędzie jest, nie ma kanonu. W klasach 4-6 również tak naprawdę nie ma kanonu. To są książki polecane. Owszem, które powinny się znaleźć, ale jest bardzo duży margines, w którym nauczyciele mogą poszukiwać książek. Pani pisze tutaj jeszcze jedna, że tak, starocie z lat 30., 40., 50. Tak. To jest kanon, który został ukształtowany w latach 60. zeszłego wieku i on cały czas funkcjonuje. Dlatego ja tak proszę usilnie o wycofanie tego Wojtka, o wycofanie Reksia i Pucka, który powodował spazmy u naszego dziecka, bo wizja, czy też Anaruk, chłopiec z Grenlandii, wizja przyrody w tych książkach, wizja stosunek do zwierząt jest zupełnie inny niż my dzisiaj promujemy i uważamy za oczywisty, można powiedzieć. Też jest kolejne pytanie, tutaj, żebyśmy uchopili, jakich tematów brakuje w literaturze polskiej dla dzieci i młodzieży? To pytanie Pani bardzo profesor. zasadnicze. Jakich tematów brakuje? Wciąż wydaje mi się, że ta księga, Jakich tematów brakuje? tak, o której profesor Papuzińska pisała, Polskie tradycje, obyczaje, ciągle wydaje mi się, że jest to punkt niedoinwestowany. Tutaj ostatnio pojawiły się Cudawianki, prawda? Książka obrazkowa i parę jeszcze innych, które gdzieś tę lukę, ale wciąż wracamy właściwie do Pyzy na polskich duszkach Hanny Januszewskiej. To jest jakiś wzorzec. Tego typu pozycji nie widzę we współczesnej literaturze. Być może Państwo podrzucą jakiś pomysł, ale tu wydaje mi się jest duża luka jeszcze do wypełnienia. Czy coś jeszcze? No musiałabym się pewnie zastanowić głębiej i wtedy mogłabym tutaj coś powiedzieć. Na razie tyle mi przychodzi do głowy. Coś tutaj pani. Państwo bardzo żywo zgłosowali na temat kanonu. Myślę, że powinniśmy tak sięgnąć do obowiązującej ustawy, ale myślę, że o kanonie możemy kiedyś indziej również porozmawiać, do listy tematów proponowanych. A czy są jeszcze jakieś pytania? Pytanie, czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Widzę tutaj, że właśnie są wciąż wątpliwości, czy lektury mogą być wybierane z zawartych w podstawie. W podstawie właśnie nie ma żadnych lektur. O to chodzi, że są tylko gatunki. Opowiadanie, legenda, baśń, komiks. Natomiast nie ma żadnych tytułów wskazanych i to jest wielkie zadanie i dla nauczycieli, i dla edukatorów, i dla oczywiście bibliotekarzy. Tutaj też pojawiają się historyczne książki dla dzieci Tutaj. i Państwo już między sobą mają, tak? Historia dla dzieci w bardzo różnym wieku, bardzo Tak. różnym, od 3 lat bym powiedziała. Padło też pytanie o to, czy która to Malala jest książką edukacyjną, czy nie. Bardzo mi przerywa Pani Oliwio, o ile dobrze zrozumiałam, chodzi o Ja może powtórzę, książkę Renaty czy która to Piątkowskiej. Malala, to książka. Ja bym ją uznała za właśnie taką wkładką edukacyjną, powiedzmy, podobnie zresztą jak książka Barbary Gryluk, to jest ta druga książka, która wspomina o imigrantach.
Oczywiście, jeśli rozumieć edukację jako funkcję poznawczą plus funkcję wychowawczą, jak najbardziej obie te książki w tej grupie książek się mieszczą. Dobrze. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Mam nadzieję, że mnie słychać. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Chciałam Państwu pokazać jeszcze ciekawostkę a propos wielokulturowości, gdzieś mi się schowała. Taka książka, w której powstawaniu brała udział Justyna Leczkowska o muzyce świata. Ona również może pełnić funkcję edukacyjną, jeśli chodzi o edukację wielokulturową, jak to się obecnie mówi. No ale gdzieś mi zaginęła. Można poszukać. To się nazywa chyba Muzyka Świata. Mamy też, widzę, pytanie o przełom między podstawową szkołą a gimnazjum. Co pani profesor na ten temat sądzi? O książkach na przełom. Jeszcze raz przepraszam, bo nie zrozumiałam pytania. Aha, na przełomie szkoły podstawowej i gimnazjum, że maleje zainteresowanie czytelnictwa. Ja maleje już wcześniej, niezupełnie w tym czasie. To jest od czasów już badań nad czytelnictwem, tam poczynionych w latach 70. mówi się o takim kryzysie dwunastolatka. Więc to faktycznie, to mniej więcej by się pewnie pokrywało z przejściem do gimnazjum. Ale co z tym zrobić? No ja myślę, że właśnie jeśli zarazimy na tyle dzieci w podstawówce czytaniem, że no nie będą sobie wyobrażały życia bez książki. Ja znam bardzo wiele takich dzieci, naprawdę. No to cóż, to wygramy i w gimnazjum tego czytelnika. Oczywiście nie ma prostych recept, to jest na rozmowę długą. Pomysły wszelkie są na pewno stale mile widziane i działania promujące czytelnictwo z całą pewnością należy podejmować. Tyle, że dobrze by było, żeby one były kierowane również do tych osób, które przekonane nie są, a nie tylko do tych, które się interesują, bo wiadomo, że pewne wydarzenia kierowane są przede wszystkim do tych, którzy przyjdą tam powodowani własnym zainteresowaniem. Tak, ja bardzo przepraszam, ja mam Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Czy książki terapeutyczne można uznać za Tutaj edukacyjne? się książki terapeutyczne. Tak, no przeczytałam. No mam tutaj bardzo ambiwalentne uczucia. Specjalistką od tak zwanych bajek terapeutycznych jest Wanda Matras-Masalerz w Krakowie. No i ona też ma mieszane uczucia, więc trudno udzielić odpowiedzi na tak zadane pytanie w ciągu kilku minut. Dobre książki terapeutyczne pewnie bywają edukacyjne, czy też powiedziałabym ostrożniej wychowawcze, tak? Lub czasem moralizatorskie. Ale no to by należało jeszcze zdefiniować, co to znaczy książka terapeutyczna, czy na pewno możemy takim terminem się posługiwać, czy to jednak nie jest nadużycie. Czy przypadkiem nie każda książka jest de facto terapeutyczna, ponieważ proces, w jaki sposób my czytamy,
no jest dla nas również terapią, zgódźmy się, prawda? Większość z nas pewnie to przyzna. Tak, bardzo dziękuję za temat webinarium. Ja proponuję, żebyśmy już skończyli. Myślę, że nasz czas dobiega końca. Zachęcam Państwa do śledzenia naszych wpisów na Facebooku i na naszej stronie. Ja jeszcze raz przepraszam za mój głos. Po prostu nie jestem w stanie już nic mówić. Bardzo dziękujemy wszystkim Państwu za udział. Dzielnie Oliwia starała się tutaj już zmierzać ku końcowi i bardzo życzymy Ci zdrowia, Oliwio. Bardzo, bardzo dziękujemy. To webinarium będzie dostępne na stronie Centrum Literatury Dziecięcej, także w ciągu kilku dni na pewno tam zostanie opublikowane. I zapraszamy na kolejne. Wiem, że Oliwia ma jeszcze dla Państwa jedno z cyklu serii właśnie webinarium, które zostało zorganizowane w ramach projektu Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej imienia Kornela Makuszyńskiego i w imieniu Oliwii jeszcze raz dziękuję i bardzo serdecznie zapraszam na kolejne webinarium.